Pewnego razu w Florencji znany jeszcze światu malarz Giorgione namalował obraz astrolog. Ukryta w nim moc mogła dać panowanie nad światem. Hitler chciał ją posiąść. Wierzył, że to dzieło sztuki wyjawi tajemnicę kamienia filozoficznego, a także, że da mu nieograniczoną władzę nad światem. Mijają lata. Anna otrzymuje list od męża Konrada i skaza się odnaleźć obraz. Szukując archiwa, dowiaduje się wielu faktów z czasów okupacji. Wdówka Sara szczerze tajemnicy tego niezwykłego dzieła. I zakochuje się w niemieckim majorze. Jak potoczą się losy bohaterów? Czy astrolog zostanie odnaleziony?